Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie. W piątej cywilizacji trwa bitwa o Sukhothai, która mam nadzieję za chwileczkę się skończy. Moim zwycięstwem oczywiście zdobędę to miasto, zdobędę stolicę Siyamu. Także nie, dziękuję. Myślę, że po Si Sachanalai też pójdę z tego względu, że tam uran było widać. Także właśnie ze względu na ten uran, który... Skoro mam walczyć najnowocześniejszymi jednostkami, to będzie mi potrzebne. No głównie w kontekście śmierci botów przede wszystkim. Chciałbym ich kilka właśnie zrobić. A do tego mi potrzebny uran właśnie. Czołgi wyrwały, piechociarze też troszeczkę wyrwali, ale nic nie zginęło, także... Za chwileczkę powinno być dobrze, tym bardziej, że wsparcia jakiegoś nie przysłał. O, wyrywa tu okręt podwodny. Sporo ma jednostek Samarkanda, w tym, że ma też tutaj pikinierów jeszcze. Antycznych pikinierów, no bardzo to ciekawe. Trzyma takie jednostki, jakby ulepszyć kurdeń. Aha, bo tu konie są potrzebne na lansierów i pewnie dlatego. Bo generalnie właśnie państwa miasta to budują takie jednostki. Węgiel już tutaj jest, no to buduj, buduj. Bo nie mam kasy, żeby ci dać. Chociaż mógłbym ci dać może. Ulepsz surowiec. Gdzie to jest? Dlaczego nie ma? Węgiel 7. No już jest. To dawaj, dawaj ten węgiel. Co ty oszukujesz? Kurde, w mordę jeża. W każdym razie właśnie państwa miasta budują te jednostki, które surowców nie wymagają. No dobra, skocz tutaj. To ten kolega. Aha, to jest ta jednostka. Zauważcie, która miała właśnie zginąć. Na wabik miała być tutaj puszczona. Po to, żeby innych osłaniać. O, czołg wskoczył. Czołg to fajnie, jak jest na płasko i dobija. Także będzie dobijał, tylko co mu dać? Szarże najczęściej daje, tak szczerze powiedziawszy. Bo taka najbardziej jest użyteczna. Tylko czy jest sens, żebym ja go tutaj wysyłał na front? No dobra, idę na Si Sachanalai, także jednak będzie. Ale za chwilę te bombowce też będę miał, więc kurde. To już powinno być dobrze. W takim razie już dojedźcie produkcję. Produkcję wysyłam z tego względu, że tutaj liczyłem, że zdążę. Tutaj to miasto, no właśnie, już nie mam gdzie ludzików ustawiać, pracuję na takich gównianych polach, no bo specjalistów wszystkie sloty wypełniłem. Tutaj będę musiał pobudować takie jeszcze budynki, które właśnie specjalistów robią. Nie ma sensu tej żywności już tutaj więcej wysyłać, no bo i tak sobie miasto samo w sobie bardzo dobrze radzi, także... Najwyższa pora, wybierz produkcję. Przystań się zrobiła, także robiłem to z myślą o porcie morskim, który jak widać jest tutaj napisane plus 1 do produkcji zasobów morskich i złota generowanego w obrębie miasta. No i produkcji 15% więcej w trakcie szkolenia jednostek morskich, też fajnie, ale głównie tutaj mamy te 3 surowce, także więcej produkcji w Busan się przyda, bo to miasto niestety cierpi na brak produkcji. No chociaż 118 ma już teraz, no to mimo wszystko dużo, ale w porównaniu właśnie z tymi innymi to długi czas było w tyle. A tutaj tak zerknijmy, tutaj tak siedzi. Czemu ty nie siedzisz na górze, kurde? 2 kulturki, 3 żarcia. Głównie z myślą o tej kulturce to zrobiłem. Trzymam właśnie awans tego ludzika na za chwilę, bo nie wiem czy nie będę go musiał leczyć przypadkiem. O, patrzcie, podwójny atak, logistyka, piękne i wspaniałe. A to bij tego, bij i zabij. Raz uderzysz tak, a drugi raz tym dobijemy, myślę. Tak. Artyleria wali w miasto. Przejmiemy je i tutaj pewnie jeszcze mgle wojny są te jednostki, bo pamiętamy, przecież artyleria we mnie łupała. A ja jeszcze nie wszystko wybiłem.
Tu jeszcze musi coś być. Także chcę tym się zaraz zaopiekować. No dobra, spokojnie, tak całkiem bezpiecznie. Zdzielę może jeszcze raz. Tak, żeby dobić. Ty zostań poza miastem. Może ty mi spodochroniarze. Nie. Dobra, tym wykończę. Dobra, bij, przejmuj. Na pewno to się stanie. Nie ma innej opcji. Moje, mój skarb. O kurde, patrzcie, tego się nie spodziewałem. Został na jakimś tam ułamku życia, masakra. To... nie, no to jednak dobiję tymi spadochroniarzami. No... o jest, patrzcie ile jednostek, kurde, wiedziałem. O, jak mi przykro, zobaczmy miasteczko. No, są cudaki, zbudowali cudaki wyrocznia, Stonehenge, Chicken Itza. Chicken, kurde, znowu chicken, chichen. Chichen Itza i Angkor Wat. No i galeria Uffizi też okej. No, wszystko fajne tutaj. Część z tych cudaków w momencie ich zbudowania największe bonusy dawała, ale i tak jest w porządeczku. No te wszystkie dodatkowe punkty kulturki jak najbardziej się przydadzą. Zadowolenie plus 4. Tutaj kolejna kultura. O to chodzi. Szybciej kolejne będą ustroje wskakiwać. Na razie wezmę marionetkę, później do tego wrócę. Za 12 tur. Postaram się pamiętać. Pamiętać, dobra. Tutaj trzeba atakować. O, też awansik za momencik będzie. Ty zabij jedną. No i akurat dwa ataki mam. Także najgroźniejszego się czegoś pozbędę. Chociaż w tym momencie jednak ta artyleria to już jest epoka. Epoka. Plecy w stosunku do mojego wojska, także było widać to już w trakcie tego oblężenia, że niewiele mi te artylerie robiły, chociaż kurde przeżył. Czy pan czołg? Nie wiem, czy go tutaj chcę wysyłać. Od tego wyrwie, ale tu nic więcej nie ma, no to bij. Bij, zabij. Ustawię ciebie, kolego, tutaj. Ty w ogóle chciałbym właśnie, żebyś tutaj został. No i tego jednak mogę leczyć już. Adam na trudny teren i się lecz. A nie będę jeszcze cwaniaczył, jeszcze ich tutaj bliżej podciągnę. A podlecz się. No skoro idziemy na Sisa Chanalai, to trzeba łupać. Zaraz te moje kochane bombowce niewidzialne będą. Trójpłatę i bombowiec czasu Wielkiej Wojny, no to jeszcze nie stanowi tak wielkiego zagrożenia, aczkolwiek liczba tych jednostek no troszeczkę respekt budzi. No, ale jest dobrze. Jest dobrze, jak już zdobyłem właśnie Sukhothai, za chwilę Sisa Chanalai, to powinno być już wszystko fajnie i okej. Syjam zagrożenia stanowił nie będzie, także przerzucę niemalże całe wojsko za chwilę na drugą stronę. Mam jeszcze tego generała, którego też zacznę tutaj przerzucać, natomiast tego pana do Kioto. No i dobra, lecimy dalej. Wstrzymywałem się ostrożnie z tym Sukhothai, bo po prostu nie chciałem żadnej jednostki stracić, chociaż tą mogłem w zasadzie w poprzedniej turze, w poprzednim odcinku nawet atakować. Ale ja nie lubię tracić tych jednostek, ja lubię je ulepszać, lubię jak zdobywają doświadczenie, bo to później taka jedna jednostka jest więcej warta niż... Kurde tam... Więcej warta niż...
dwie takiego samego typu, ale bez awansów właśnie. Rybań, kość słoniowa, super, super, 54 zadowolenia. Dzięki tej kulturze tak nagle skoczyło zapewne. Już tam dysydentów muszę nie mieć. No, także Sisachanala i mogę sobie spokojnie bić, a za chwilę. A dobra, może o planach to w odpowiednim momencie teraz to. Te o, jeszcze. Tylko przeciwrannym. To nie tak zrobimy. Nie tak zrobimy, zdzielimy bombowcem jakimś. Tym panem może. To nie, aha, no właśnie, tak mi się wydawało, że tu już nie ma jednego pola zasięgu. To. Ja no to ulepszam. 110, całe szczęście, niedużo. Uwielbiam te bombowce. Ja w Civkach generalnie uwielbiałem zawsze bombowce. Pamiętam też w czwórce to też te baterie bombowców to normalnie takie wielkie robiłem. A w Civilization Beyond Earth, no patrzcie, nie ma takich typowych bombowców, aczkolwiek tam są te satelity i to one pełnią podobną rolę. Ale dobra, czekajcie, zaopiekujmy się. O Jezus, tam cymbał jeden, a tutaj to nie, to później. To mnie interesuje. Momento. A, zwiększyły się teraz, to okej. Okej. Weźmy jeszcze, zerknijmy, bo tutaj coś się złego kiedyś podziało. Ale nie, teraz wróciło wszystko do normy. Gdzie jest ta Florencja? Jest, sojusznicze. Dobra, spokojnie. Spokojnie jak po wojnie. Prawie. No i gdzie ten węgiel, kurde? Ulepszaj tam, cholera, ten węgiel. No i, moi drodzy, jak mają być walki śmierciobotów, to po śmierciobotów teraz nie no, sensowniej by było iść po taktyki mobilne albo po nanotechnologię. Ale najpierw, dobra, powoli. Już niewiele zostało, także zdążę, nie ma co się śpieszyć. A jejku. Weźcie, panie, przesuń tutaj. Ty, panie, do miasta. Ty, mój kolego, nowy robotnik przyszedł do mnie. Słyszał, że tutaj kraina miodem i mlekiem płynąca, no i uciekł z jamu, żeby ze mną tutaj rodakiem zostać. Zabij! Na górce stoi i kurde ranny nie bił. Ja wiedziałem, że nie da rady, no ale po cichutku liczyłem. A tak cię bez osłonki wyślę. Kurde, narobiło mi się tych generałów. Dobra, idź, wysyłam wszystkich na front. Niech będzie dwóch. Nie zaszkodzi. Tu jest węgla 7 akurat. Akurat to weź, lecz tutaj szybko napraw ten węgiel. Natomiast ty, mój panie. A tak tutaj sobie stanie. Bijemy. Ich też wyślę na front wschodni. Może tu i tak nie ma drogi, to tak zrobiłem to w zasadzie bez sensu z deka. Teraz już myślę, że ten myśliwiec mogę sobie śmiało przerzucić tutaj, nie ma zasięgu. Miasto rozrośnięte, zastawione, nie było widać. Liczyłem, że może będzie, ale kilka pól zabraknąć musiało. Nic się nie stało w każdym razie. Tu się podlecz, ty też się lecz. I ty, a napraw tą kopalnię.
do miasta, bo za chwilę będziesz mi marudził, że... A nie, do Kyoto. Żebym ci rozkazy wydawał, także masz od razu. I wsio? Wszystko, co chciałem zrobić? No tak. Dobra, to teraz szybko wykończyć Syjam i przerzucanie jednostek na drugi front będzie miejsce miało. No i do tego czasu muszę też odkryć odpowiednie technologie, no i ulepszyć te wszystkie moje jednostki, tak żeby już pierdyknąć na Anglię wszystkim co najlepsze. Oj, to kurde, nie ulepszyłem bombowców wszystkich. No nie ulepszyłem, dobrze, przepraszam. Się zamyśliłem o dupie maryny. No, dawaj, dawaj. Dawaj, komputer. Trzeba by tutaj machnąć szybko te wszystkie brakujące turki. Gdzie uciekłeś, pajacu? Teraz to i tak cię mam w zasięgu. Łech, 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 łech. No i teraz tym chcę go dobić. Łech, 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 łech. Ale piknie. Wyrwie, albo zobaczymy jak leci. Po cichutku. Niewykrywalny dla radarów. No kozak normalnie nie z tej ziemi. Uwielbiam je. Tutaj bombowiec potrójny. Jebutni. No ten trochę wyrywa, ale doświadczenie też zdobywa. Za chwilę też będzie już potrójny. Albo może mu atak zwiększy. Znaczy nie atak, tylko zasięg. Nie, raczej nie. Dobra. Tak, żebyś... Nie, najpierw tego. A nie, ten też ma dodatkowy ruchu. Dobra, ty się ustaw tu. Ty się ustaw tu. Oj nie, no nie tak, nie tak, nie tak. Generałka, trzeba bliżej. Sensownie trzeba to rozgrywać do końca. Mimo, że tam przewaga może być trochę taka zwodnicza, no to jednak... Jednak spokojnie. Albo idź tutaj. Bo on mi tu w zasadzie potrzebny nie jest jako tako. Czołgami zdobędę to miasto pewnie. Ty tutaj. A ty tutaj. Tam pan generał siedzi. A ty się lecz, macie urlop. Jak już stolicę Syjamu zdobyliście, to macie urlop. Naprawiaj. Naprawiłeś już. Te drogi za chwilę się pousuwa. Patrzcie jak fajnie, nie spodziewałem się, że to się stanie. Ale akurat to pole było w zasięgu Sukhothai, a nie Lampangu, mimo że tutaj jednak wydawałoby się, że będzie w zasięgu Lampangu. Idealnie, cudownie, wspaniale. Pusan to ja chcę zbudować sobie teraz. Wezmę tą policję, żeby nie kradli. I później... No, hotel i lotnisko. A tutaj arsenał na pewno. Lotnisko. 1118 ja mam. A zerknijmy, czy ja tą wiarę mogę coś kupić. Nie bardzo. Jeśli chodzi o budynki przynajmniej. Wielki prorok, no nie napisane dalej. Jaki on będzie, no ale to na pewno, tak jak było już to widać wtedy, będzie to niestety prawosławny, oj ty taoistyczny. Potencjalnie wielcy ludzie, wielki inżynier, wielki naukowiec. No tu były jakieś zmiany, musiał być jakiś patch, który namieszał, ja go przegapiłem. No już jednak 5 lat po premierze nie śledzę tak tego, śledziło to się na bieżąco, a teraz no już wiadomo, że nie mogę jednostki kupować.
Ale to to. Nie bardzo. Gdzie jest właśnie ten meczet? I pogoda w sumie. Ojejku. Zamknij. A tutaj... Jest wielki inżynier, wielki naukowiec. Mógłbym właśnie przyspieszyć w ten sposób, ale gdzie ja tych pagód nie mam, meczetów? Gdzieś pewnie nie mam. Ale kupię tego wielkiego naukowca, żeby właśnie szybciej te technologie odkrywać. Wybór przywódcy światowego. Zgadnijcie, na kogo będę głosował. Do zwycięstwa potrzeba 35. Ja mam 20. No dobrze, przynajmniej zastąpię Tadzie na tym stanowisku. Nie chcę wcale wygrać przez dyplomację, także spoko. Na pewno jednostki bez rozkazów, a ten pan tutaj zabłądził w lesie na górce. A machnij tutaj. Tartak machnij. Bombowiec stealth. No walimy w to miasto, no. I walimy jeszcze raz. Zdobywaj doświadczenie. Zakolejkuję ich wszystkich. Szczylaj. Ojejku, przepraszam. I ty też szczylaj. Ładnie lecą, dosyć szybko. Ale to i tak wszystko swoje potrwać musi. O ile się jeszcze żaden nie zwiesi, bo to też tak czasami właśnie bywa, że... Chociaż nie wiem, czy to jest zwieszenie, no po prostu załącza się ta inna animacja, w której oni tak okrążają cel ze 3 razy i dopiero biją. I wracają. Kakałko. Słoniki. No stolica zwykle ma potężny zasięg, ale tutaj ta mnie zaskoczyła, szczególnie właśnie na tej południowej granicy, że złapała zarówno to aluminium, jak i właśnie to słynne miejsce. Bardzo fajnie. Lampang taką śmieszną teraz powierzchnię zajmuje. No ale spoko. Już wszystko? Wyszczelałeś się? Nie, jeszcze raz. To bij. Bij i kończy. W następnej turze zdobędziemy to miasto, zakończymy wojnę. Zaproponuję nawet sam im pokój, tak żeby już ich nie dręczyć psychicznie. Myśliwiec odrzutowy. Ten tutaj pan. Pokaż no się. Zmień wazę. No i gicior. Lecimy. Lecimy dalej. Wow! Seprorę zbudowała. Za ile wyrwałem? 31 to sporo, ale artyleria tak dużo nie zadawa. Ile zadała, kurde? 4. No to sami widzicie. Lajcik. Wróg się zbliża. O! Potężny wróg. Też ją potępię w takim razie. I to od razu, żebym nie zapomniał. Także Elżbietko, moja droga, nie jestem już przyjacielem, spoko. I teraz się ten komunikat głupi będzie tak wyświetlał. To się kurde buguje odkąd pamiętam. No dobra, z Elżbietą już handlować nie będziemy. Mamy ją, nie powiem gdzie. To już też nieważne, to mnie nie interesuje. O, i wykradł właśnie cymbał jeden. No ale będę tak mu mówił, że tam kurde nic mu robił nie będę. Religia światowa, prawosławie, no bez sensu. Embargo. Mógłbym anulować te rezolucje zakazujące sól i perły, bo ja to mam jedno i drugie. I to by było całkiem
A może by sobie międzynarodową stację zrobić? Fajne bonusy daje. Ale to może zrobią moi sąsiedzi, a ja wezmę perły, odblokuję, żeby mieć ten bonusik z nich. Złóż propozycję. Nawet nie sprawdzam, kto się wkurzy, kto nie, bo już tutaj nie ma to dla mnie absolutnie żadnego znaczenia. Piotroczek się zrobił. No to fabryczkę wreszcie mam jeszcze, ale aha, miałem ulepszyć go. 270. Dobra. Ostrzał, bo następny awans to jest podwójny strzał po prostu. Bardzo ładnie. Platon, odkryj, kontynuuj. Za dwie turki rewelacja. Zamknij. Awansuj oddział. Do bazy, bo zaraz ulepszę. 60 tylko, także od razu nawet. Muszę zdobyć. O tym rannym może zdobędę, bo w sumie nic złego się nie stanie, także okej. Elegancko, zobaczmy jeszcze. Muszę te dzieła też przerzucić, ale to w przerwie zrobię, tak jak mówiłem. Takimi rzeczami w przerwie się zajmuję. Pewnie wyciągnę na tym jeszcze dodatkowe punkty kulturki, bo zarówno w tym mieście, jak i w poprzednim, tym bardziej te dzieła były, także całkiem fajnie. A ta tu czego, kurde? Ojejku, miałem ją potępić, patrzcie. Patrzcie, bym zapomniał. No to słuchaj uważnie. I co ty na to? Głupio ci pewnie teraz. No teraz trzeba będzie zająć się przerzucaniem tych wszystkich jednostek. Z tym jest zawsze masakra. Co ja chcę ze sobą na ten front zabrać? Na pewno te jednostki wszystkie chcę tutaj zostawić. Jedną bazokę tutaj, drugą do Sukotai, gdzie ona jest w ogóle. To o to mi chodziło. Gdzie jest trzecia? Gdzieś się tutaj już schowała. Już się gdzieś schowała, czy to... tu gdzieś ich mam, tutaj na pewno. No tak, trzy miałem. Zbuduję sobie czwartą jeszcze za chwilę. O, wieża CN będzie. Rewelacja. Dodamy tutaj, ale najpierw zbrojownię dodamy. Policję okręgową. Dobra, zdążę. Albo tutaj dodam od razu te bazuki. Też, żebym pamiętał. Okej. I zerknijmy jeszcze jednostka bez rozkazu. Ten pan. Dobra, wracaj, chłopie. W takim razie wracaj. Dobra, po kolei. Ty też. Wracasz. Rób taty tory, kurde, chłopaki. No dobra, tutaj. Ty, co ty chcesz? Albo nie, na drogę pociągnę te tory do końca. Tego tutaj zostawię. Bo to w sumie ich ciągnąłem, żeby właśnie zostawić później. Tego też tutaj chyba zostawię. Albo nawet nie tak. Tego pana rzucę tu. A tego pana... No na razie zostawię tutaj, później go do Osaki przerzucę. Jednostka bez rozkazu. Dobra, no śpij tutaj. Te bombowce też trzeba szybko przerzucić. No samego tego przerzucania to jest masakra. Tutaj. Dobra, teraz to już czuję się absolutnie bezpieczny.
Już nic złego stać się nie może. Przejęcie, rzecz jasna. Lecz się. Jeszcze tu zostań. Ty masz dużo punktów ruchu, więc ruchu to szybko cię później na front przerzucę. No i tak właśnie tym sposobem kończymy ten odcinek. Dwa miasta syjamskie w tym odcinku zdobyte. Przerzucam jednostki i za niedługo rozpoczynamy wojnę z Anglią. Ostateczną wojnę, która zakończy całą grę. Wielka wojna dwóch mocarstw. Najpotężniejsze państwa na świecie obecnie zmierzą się na śmiercioboty. Chociaż ona śmierciobotów chyba mieć nie będzie, a ja będę latał małymi albo raczej dużymi robokopami po jej rdzennych ziemiach. Także do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, cho.